No dobrze, tu możemy spokojnie porozmawiać. Widzę, że od kilku dni jesteś jakaś przygaszona. Wiesz, że możesz mi zaufać. Jeśli coś cię martwi, chętnie cię wysłucham i postaram ci się pomóc. Ktoś ci dokucza w szkole? Nie, nieprawda. Nic takiego się nie dzieje. A może w domu? Czy wszystko jest w porządku? Nic się nie dzieje. Obiecuję, że zostanie to pomiędzy nami. Boję się. Co takiego? Sandra, powiedz proszę. Bo proszę pani, mój tata używa mnie jak żony. Jeżeli słuchasz uważnie Krzyk Horror Podcast, to zapewne wiesz, że od jakiegoś czasu bacznie przyglądam się wszystkim doniesieniom dotyczącym klątw rodzinnych. Dzisiejszy odcinek również skupi się na tym temacie. Jednak ta sprawa nie dotyka tylko kręgu najbliższych, bardzo znanych i bogatych ludzi, ale dotyczy w zasadzie całej społeczności, która do dziś żyje w cieniu tragicznych wydarzeń, które działy się kilkadziesiąt lat temu. Ostrzegam, ten odcinek podcastu nie jest przeznaczony dla osób niepełnoletnich oraz wrażliwych. Krzyk Horror Podcast. To, co dziś usłyszysz, jest tak nieprawdopodobne, że aż trudno uwierzyć, że takie rzeczy w cywilizowanym i rozwiniętym świecie miały prawo się wydarzyć. A jednak, sprawa jest znana od połowy lat 80. XX wieku. Była ona m.in. inspiracją dla scenarzystów kultowego odcinka z Archiwum X. 11 października 1996 rok. Tradycyjnie wieczorem miliony Amerykanów siada przed telewizorami, aby obejrzeć hit. Kolejny odcinek serialu z Archiwum X. Kilka dni wcześniej premierę miał pierwszy odcinek czwartego sezonu. Nic więc dziwnego, że rzesze fanów czekało na kolejny epizod. Jednak to, co zaprezentowano tamtego wieczora na małym ekranie, wiele osób wyjątkowo mocno zszokowało. Powiem więc nieco więcej o tej fabule. W cichym i spokojnym miasteczku Home w Pensylwanii skrywana była mroczna tajemnica, o której nikt nie wiedział. Do czasu. Pozorny spokój został brutalnie przerwany, gdy na lokalnym boisku bejsbolowym dzieci odkryły makabryczny dowód zbrodni. Ciało zdeformowanego noworodka, pochowane płytko pod ziemią. Na miejscu pojawiają się główni bohaterowie serialu, agenci FBI, Fox Mulder i Dana Scully. Przybyli do tej odciętej od świata społeczności, nie spodziewając się, że staną twarzą w twarz z najgłębszymi ludzkimi lękami. Śledztwo szybko skupia się na pobliskim starym i zaniedbanym domu rodziny Peacock. Miejsce to wygląda, jakby czas zatrzymał się dekady temu. Posiadłość otoczona rdzewiającymi wrakami samochodów, starymi oknami, nie ma na miejscu prądu i bieżącej wody. Rodzina Peacock składała się z trzech braci i ich matki. Żyli w całkowitej izolacji od współczesnego świata. Jednak najstraszniejsze nie były warunki życia tej rodziny, ale ich wręcz zwierzęce zachowanie. Okazuje się, że bracia Peacock byli nie tylko rodzeństwem, ale również ojcami kolejnego pokolenia rodziny. Ich matka, którą wszyscy uważali za zmarłą, żyła ukryta w domu, pozbawiona kończyn po straszliwym wypadku, stając się żywym symbolem wynaturzenia tej rodziny. Była w zasadzie żywym inkubatorem dla dzieci swoich dzieci. Dom Peacocków skrywał nie tylko mroczne sekrety, ale także pułapki czekające na nieproszonych gości, czyli agentów FBI. Więcej na temat fabuły tego serialu nie powiem, tylko odsyłam wszystkich zainteresowanych. Jest to drugi odcinek czwartego sezonu. Naprawdę warto obejrzeć odcinek w całości. A jeżeli już teraz zaintrygowała cię ta sprawa, to z góry cię uprzedzam. Nie ma sensu wpisywać w wyszukiwarkę nazwiska rodziny Peacocków. Taka familia nie istnieje. Przynajmniej nie ta potworna wersja przedstawiona w serialu. Nasza dalsza część dzisiejszej opowieści będzie dotyczyć jednego z pierwowzorów dla scenarzystów, tuż obok rodziny Wardów. Dziś opowiem o familii, która w Polsce jest mało znana, ale śmiało zasługuje na rodzinę pełną klątw i przekleństw. Chodzi o rodzinę Gollerów. Kim są Gollerowie? To klan ubogich wiejskich rodzin, żyjących w odizolowaniu w górach Nowej Szkocji w Kanadzie. To właśnie w biedzie, trudnych warunkach, izolacji i odrzuceniu powstało coś, przy czym klątwa może być zbyt delikatnym słowem.
Żeby zrozumieć całe zło, które za chwilę poznasz, trzeba odbyć przerażającą wędrówkę od samego początku. Zazwyczaj góry to dla człowieka coś, co przynosi nadzieję, zbawienie i inne wyjątkowo ważne elementy dla całej społeczności. Potrzebujesz przykładów? Bardzo proszę. Olimp to właśnie z boskiego szczytu Prometeusz zesłał nam ogień. Góra Synaj to miejsce, gdzie Bóg dał Mojżeszowi tablicę z przykazaniami, fundament chrześcijaństwa. Na górze Tabor doszło zaś do przemienienia, kolejnego ważnego elementu dobrze znanej nam religii. Nie tak fundamentalne wydarzenie, ale kluczowe dla mieszkańców małej społeczności, miało za to miejsce na górze South Mountain w Nowej Szkocji w Kanadzie. Góra South Mountain powstała w wyniku działalności wulkanicznej i tektonicznej. Jest zbudowana głównie z granitu i kwarcu, co czyni ją trudnym terenem do uprawy. Inaczej za to wygląda pobliska Dolina Annapolis. Ta została uformowana przez lodowce i jest żyznym obszarem rolniczym. Około 1800 lat temu przybyli w to miejsce Indianie Mi'kmaq. Pierwsi europejscy odkrywcy dotarli tam zaś w XVI wieku, a był to dokładniej Giovanni Verrazzano i nazwał ten region Arkadia. W 1605 roku francuscy osadnicy założyli pierwsze stare osiedle Port Royal. Przez następne 150 lat region był przedmiotem sporów pomiędzy Francją a Anglią. W 1713 roku traktat w Utrechcie ostatecznie przyznał te tereny Wielkiej Brytanii. Francuzi, nazywani w tym miejscu Akadyjczykami, rozwinęli system tam i polderów do osuszania terenów zalewowych. W 1755 roku brytyjski gubernator Charles Lawrence nakazał deportację Akadyjczyków. Około 6 tysięcy osób zostało przymusowo wysiedlonych. Aby zasiedlić opustoszałe tereny, Brytyjczycy sprowadzali osadników z Nowej Anglii, zwanych planters. Otrzymywali oni ziemię po Francuzach. Osadnicy ci byli w większości Purytanami. Plantersi mieli trudne początki. Wielu nie miało doświadczenia w rolnictwie, a surowy klimat i zniszczone tamy utrudniały im codzienne życie. Z czasem jednak udało im się ustabilizować swoją sytuację. Część osadników osiedlała się na mniej żyznych terenach South Mountain. Z biegiem lat powstał wyraźny podział społeczny pomiędzy mieszkańcami doliny a góralami. Ci drudzy byli postrzegani jako biedni, niewykształceni i zepsuci moralnie. I to właśnie był początek przekleństwa mieszkańców tych górskich terenów. Dlaczego tak się stało? W dużej mierze przyczyniła się do tego religia. Po deportacji Francuzów większość na tych terenach stanowili osadnicy z Nowej Anglii. Przynieśli ze sobą, tak jak wcześniej wspomniałem, purytańskie przekonania religijne. Byli to głównie członkowie ruchu New Light, którzy szukali wolności religijnej. W latach 70. XVIII wieku charyzmatyczny kaznodzieja Henry Alain zapoczątkował wielkie przebudzenie religijne w regionie. Jego nauki łączyły elementy baptyzmu i metodyzmu. To doprowadziło do powstania wielu nowych kościołów w całej dolinie. Religia stała się głównym czynnikiem kształtującym życie społeczne w tej części Nowej Szkocji. Kościoły, szczególnie baptystów, miały ogromny wpływ na moralność i zachowanie mieszkańców. Grzech i pokuta były głównymi tematami kazań. Mieszkańcy South Mountain, ze względu na izolację i trudne warunki życia, mieli ograniczony dostęp do kościołów i edukacji. W związku z tym, z czasem zaczęli być postrzegani przez mieszkańców doliny jako bezbożni i zepsuci moralnie. Kolejny ważny czynnik, który doprowadził do jeszcze większych podziałów, to rozwój edukacji, z którego oczywiście nie wszyscy korzystali na równych warunkach. W XIX wieku powstał Acadia College, który później został zmieniony w Uniwersytet Acadia w Wolfville, wzmacniając pozycję baptystów w regionie. Ludzie, którzy mieli zgłębiać tajniki nauki, nie zawsze się do tego przywiązywali i również dawali się omamić zabobonom i stereotypom. Dowód na to znajdziemy w 1852 roku, kiedy to prezydent Acadia College nieumyślnie obraził mieszkańców Gasperau. Jest to społeczność na granicy dolin oraz gór. Nazywając jednego z mieszkańców człowiekiem Gasperau, chodziło o kontekst w porównaniu do 6 cennych dusz z doliny, które zginęły w wypadku na morzu. Życie zasowanych i bezbożnych przez wielu, którzy dostali lepszą szansę, było oceniane dosłownie z góry. W XX wieku kościoły baptystyczne próbowały prowadzić misje w South Mountain, ale z ograniczonym sukcesem.
powstały oddzielne kościoły dla gorszych mieszkańców gór. W latach 20. i 30. XX wieku socjolodzy i genetycy zaczęli badać społeczności Soft Mountain, tworząc teorię degeneracji i upośledzenia umysłowego mieszkańców gór. Te pseudonaukowe badania tylko wzmocniły istniejące uprzedzenia. Takie teorie to nic nowego. W tamtym czasie podobne szokujące pomysły pseudonaukowe także rozwijały się przecież w Europie. Najtragiczniejszy przykład to oczywiście poszukiwania prawdziwych Aryjczyków przez hitlerowców, czy usprawiedliwianie eksterminacji przez III Rzeszę. Esther Clark Wright była znaczącą postacią w badaniach nad South Mountain i tamtejszymi mieszkańcami. Urodzona pod koniec XIX wieku w Nowym Brunszwiku, Wright była wykształcona na uniwersytetach Acadia, Stanford, Oxford, Radcliffe czy Toronto. Była socjolożką, aktywistką społeczną oraz feministką. Wright poświęciła wiele lat na badanie społeczności South Mountain. Socjolożka była znana ze swojego bezkompromisowego podejścia i determinacji w dążeniu do prawdy. Nie bała się eksplorować trudnych tematów i miejsc, kwestionowała powszechnie przyjęte wówczas opinie. Jej metody badawcze obejmowały intensywne prace terenowe. Często samotnie przemierzała góry, prowadząc wywiady i obserwacje, w miejscach, gdzie mało kto chciał się pojawić. W latach 40. XX wieku Wright zorganizowała studencką ekspedycję badawczą do Gasperau. Studenci odkryli złożone relacje rodzinne i społeczne. Młodzi naukowcy odkryli złożone relacje rodzinne i społeczne, które Wright wykorzystała w swoich późniejszych pracach. Naukowczyni dostrzegała paradoksy South Mountain. W niektórych pismach opisywała ten region jako miejsce, które wydobywa z ludzi to, co najlepsze i najgorsze. Zauważała, że niektóre społeczności w górach miały imponujące osiągnięcia, podczas gdy inne były synonimem ignorancji, lenistwa czy występku. Pomimo, że Wright krytycznie oceniała wiele aspektów życia w South Mountain, dostrzegała również potencjał tego regionu. Wierzyła, że przy odpowiednim wsparciu i interwencji miejsce to mogło być kręgosłupem Nowej Szkocji. Pomimo szczerych chęci, jej badania również doprowadziły do dalszej stygmatyzacji ludzi z gór. Propozycje interwencji zewnętrznej i naprawy społeczności górskich odzwierciedlały paternalistyczne podejście, charakterystyczne dla jej czasów. Jak się rozpoczęło dokładnie przekleństwo rodzin z gór w Nowej Szkocji? Początków klątwy i ostracyzmu należy doszukiwać się w XVIII wieku. Początek klanów górskich przypisuje się rodzinie Rogersów. Roland Rogers, jeden z pierwszych osadników, początkowo prosperował w Dolinie Annapolis. Jednak w 1777 roku on i jego syn zostali oskarżeni o kradzież i publicznie wychłostani. To wydarzenie doprowadziło do społecznego ostracyzmu całej rodziny. Roland Senior sprzedał większość swoich ziem i przeniósł się do South Mountain. Syn Roland Junior był żonaty z Hanną Jeffers. Mieli 7 dzieci. 4 z nich zostało określonych jako słabego umysłu. To zapoczątkowało kolejny etap stygmatyzacji całej rodziny Rogersów jako zdegenerowanej. Z biegiem czasu nazwisko Rogers stało się synonimem biedy, brudu i niemoralności. Termin Rogersi zaczynał być używany do opisywania wszystkiego, co brudne i zaniedbane. Inne rodziny, takie jak Atwellowie, również doświadczyły podobnego społecznego upadku po przeniesieniu się w góry. Małżeństwa między rodzinami z dolin a tymi z gór stały się rzadkością, co doprowadziło do wsobnych związków wśród górali. Kolejną ważną rodziną była familia Welshów. Rodzina Welsh początkowo osiedliła się w South Mountain około 1780 roku. Z biegiem czasu podzieliła się na dwie gałęzie – dobrą i złą. Zła pozostała w South Mountain. Jednym z jej przedstawicieli był Jonathan Welsh, znany jako Old Jund. Ożenił się z Rachel, wnuczką Rolena Rogersa Juniora i miał z nią 9 dzieci. Żyli w małej drewnianej chacie na półakrowej działce. Ich syn, Jonathan Junior, poślubił Hannę Butler, która pochodziła z szanowanej rodziny. To małżeństwo nie było dobrze przyjęte przez rodzinę Butlerów, która uważała Welshów za niższą klasę. Jonathan Junior i Hannah mieli 5 dzieci, w tym córkę Adę. Ada stała się symbolem upadku moralnego przypisywanego mieszkańcom gór. Miała 4 dzieci z różnymi partnerami, w tym podobno ze swoim własnym ojcem.
Historia Ady ilustruje, jak trudno było wyrwać się ze stygmatyzacji związanej z pochodzeniem. Z drugiej strony funkcjonowała dobra gałąź rodziny Welsh, która opuściła góry i osiedliła się w dolinie. Z biegiem czasu ich nazwisko ewoluowało do formy Walsh, co pomogło im jeszcze bardziej odciąć się od górskich korzeni. Ta gałąź rodziny dobrze prosperowała, wydając kupców, farmerów, a nawet senatora. Zmiana pisowni nazwiska z Welsh na Walsh była kluczowa dla dobrej gałęzi rodu. Pozwoliła im skuteczniej ukryć swoje powiązania z gorszymi krewnymi. W dolinie nazwisko było ważnym wyznacznikiem statusu społecznego. Ta drobna zmiana więc miała ogromne znaczenie. Tak jak widzisz, historia rodziny Welsh-Walsh doskonale ilustruje, jak geografia, czyli dolina kontra góry, determinowała losy całych pokoleń. Ci, którzy zostali na górze, byli skazani na biedę i społeczne wykluczenie, podczas gdy ci, którzy zdołali przenieść się do doliny, mieli szansę na awans społeczny i ekonomiczny. To właśnie wtedy wyalienowane klany, odrzucane przez społeczność z doliny, walczyły o przetrwanie. I to kilkaset lat temu zaczęło dochodzić do pierwszych przypadków kazirodztwa. Nie pomagało tej społeczności też zachowanie wszelkiego rodzaju kaznodziejów. Osoby religijne wręcz instruowano, aby nie wiązały się z nikim, kto zamieszkuje lub pochodzi z South Mountain. W ten sposób strach, obrzydzenie, bieda oraz odrzucenie doprowadziły do tego, że klątwa stała się faktem, a kazirodcze grzechy miały miejsce na co dzień. Ludzie z doliny wystrzegali się górali, ale nie przeszkadzało im to żyć ich życiem. Charles Patrikin, duchowny z kościoła dla ubogich w Wolfville, był jedną z kluczowych postaci badających problem górski w latach 20. XX wieku. Jego fascynacja mieszkańcami South Mountain, a szczególnie rodziną Rogersów, doprowadziła do stworzenia przez niego szczegółowego drzewa genealogicznego, znanego jako genealogia Patrikina z 1921 roku. Patrikin, który przez wiele lat miał kontakt z ubogimi mieszkańcami gór, poprzez swoją pracę był zafascynowany teoriami genetycznymi, które zyskiwały popularność po publikacji prac Darwina. Postanowił zastosować tę teorię do wyjaśnienia problemów społecznych. W swojej pracy Patrikin prześledził losy 570 potomków Rolena Rogersa Juniora i Hanny Jeffers. Skrupulatnie odnotowywał przypadki ułomności umysłowej, pobytu w więzieniu, małżeństw pomiędzy bliskimi krewnymi. Używał różnych kolorów i symboli, aby oznaczyć te cechy na drzewie genealogicznym. Praca Patrikina, choć oparta na pseudonaukowych założeniach, miała ogromny wpływ na postrzeganie mieszkańców South Mountain przez resztę społeczności. Wzmocniła istniejące stereotypy i uprzedzenia, dostarczając tylko pozornie naukowego wyjaśnienia. W 1923 roku Edith White była studentka Acadia University, która kontynuowała studia na Columbia University, wykorzystała pracę Patrikina jako podstawę do swojej pracy magisterskiej. White skupiła się na 6 klanach górskich, opisując ich domniemane wady genetyczne i społeczne. White argumentowała, że problem górski wynikał bezpośrednio z wadliwego związku pomiędzy Rolanem Juniorem i Hanną oraz wszystkich późniejszych złych połączeń genetycznych w obrębie klanu. Jej praca sugerowała częstotliwość występowania ułomności umysłowej w South Mountain, która była 3-krotnie wyższa niż średnia prowincjonalna. Te badania doprowadziły do powołania Królewskiej Komisji do zbadania osób umysłowo upośledzonych w Nowej Szkocji. Komisja potwierdziła ustalenia White, stwierdzając, że niektóre pokolenia w South Mountain miały nawet 10% wadliwych członków. Badania Patrikina i White, choć dziś uznawane za nieetyczne i pseudonaukowe, miały długotrwały wpływ na postrzeganie tej społeczności. Paradoksalnie, im więcej dowodów na degenerację mieszkańców gór dostarczały te badania, tym większa stawała się fascynacja mieszkańców doliny tym tematem. South Mountain stało się synonimem wszystkiego, co złe i niemoralne, ale każdy chciał wiedzieć, co dzieje się tam na górze. Najtragiczniejszy akord całej historii rozpoczął się pod koniec 1983 roku w miejscowości White Rock. Dawniej było to dość dobrze prosperujące miasteczko. W latach 20. i 30. XX wieku działały tam tartaki i młyny. Był nawet kościół, szkoła czy sklep.
Z czasem miejscowość zaczęła podupadać i stała się wymarłą osadą bez szans na rozwój. To właśnie na jednym z oddalonych gospodarstw na obrzeżach upadającej mieściny żyła rodzina Golerów. Gospodarstwo składało się z głównego budynku i mniejszej przybudówki. Głową rodziny Golerów był William i jego partnerka Wanda Winston. Wychowywali trójkę dzieci. 14-letnią Sandrę, 11-letnią Donę i najmłodszą, 7-letnią Lizę. W domu mieszkała jeszcze matka Williama, Stella, oraz jego trzej bracia. Niepełnosprawny Cecil, Henry i Cranswick. Dziś można byłoby powiedzieć, że to swego rodzaju patchworkowa rodzina, jednak biorąc pod uwagę, co tam się działo, ciężko ich nazwać jakąkolwiek rodziną, ale o tym już za chwilę. Przeciętny dzień Golerów zaczynał się niemal zawsze tak samo. Stella Goler krzątała się po małej kuchni, próbując przygotować skromne śniadanie. William i Wanda zwykle spali do późna, podczas gdy dzieci przygotowywały się do szkoły. Cecil, najstarszy syn Stelli, spędzał większość czasu w łóżku w tylnym pokoju. Był w końcu niepełnosprawny, miał długie, żółte paznokcie i splątaną brodę. Henry Cranswick zazwyczaj wychodzili wcześnie, żeby szukać dorywczej pracy lub zbierać drewno na opał. Jednak najczęściej ich głównym zajęciem było noszenie wody ze studni do domu. Dzieci Williama, Sandra, Donna i Liza przygotowywały się do szkoły w ciasnej, brudnej przestrzeni domu. Często brakowało im czystych ubrań lub odpowiedniego obuwia. Jadły skromne śniadanie, jeśli w ogóle było coś do jedzenia. William i Wanda budzili się najpóźniej. Mężczyzna rzadko pracował. Twierdził, że cierpiał na fibromialgię, która miała powodować u niego ból i drżenie rąk. Wanda zajmowała się domem, ale jej wysiłki były minimalne. Po powrocie dzieci ze szkoły, dom wypełniał się hałasem i ogromną aktywnością. Bardzo często odwiedzali ich krewni, siostry Williama z dziećmi, byli partnerzy, przyjaciele rodziny. W małym domu mogło przebywać nawet kilkanaście osób. Wieczory były czasem konfliktów i przemocy. William kontrolował całą rodzinę poprzez groźby i przemoc fizyczną. Dzieci były wysyłane do łóżek bez kolacji za najmniejsze przewinienia. W nocy dom, co prawda, pogrążał się w ciszy, ale to nie oznaczało spokoju. Higiena w domu była na skandalicznie niskim poziomie. Rodzina korzystała jedynie z wiadra jako toalety, które było opróżniane rano. Kąpiele były rzadkością ze względu na brak bieżącej wody. Domowe piekło Golerów ujrzało światło dzienne dopiero na początku 1984 roku. Wtedy to nauczyciele zauważyli, że z Sandrą dzieje się coś dziwnego. Nastolatka wydawała się rozkojarzona i nieobecna. Podczas rozmowy z jedną z nauczycielek, 14-latka miała się rozpłakać i wyznać, że tata, tu cytat, używa jej jak żony. Słowa dziewczyny nie zostały zlekceważone. Zszokowana nauczycielka natychmiast powiadomiła o całej sprawie dyrektora szkoły, a ten sprawę przekazał dalej do służb w Kentville. Dale Germain, 28-letnia pracownica socjalna, przybyła do szkoły, aby porozmawiać z Sandrą. Germain pochodziła spoza regionu, w związku z tym nie była obciążona lokalnymi uprzedzeniami wobec mieszkańców South Mountain. Sandra opisała jej szczegółowo lata molestowania seksualnego, którego dopuszczał się jej ojciec. Urzędniczka zdecydowała o natychmiastowym umieszczeniu Sandry pod tymczasową opieką służb. Następnie skontaktowała się z kanadyjską królewską policją konną. Sprawę przydzielono kapralowi Baxterowi Upshallowi i konstablowi Tedowi Corcumowi z posterunku w New Minas. Następnego dnia 14-latka została przesłuchana przez policję. Jej zeznania były szczegółowe i spójne. Opisywała w nich lata systematycznego molestowania przez ojca. Upshall, doświadczony w sprawach dotyczących molestowania dzieci, podejrzewał, że za decyzją Sandry o ujawnieniu prawdy kryje się konkretny powód. Prawdopodobnie chęć ucieczki spod kontroli ojca i możliwość posiadania chłopaka. W związku z tym policja postanowiła przesłuchać również młodsze siostry Sandry, Donnę i Lizę. Próbowali przechwycić autobus szkolny, którym jechały dziewczynki, ale one zdążyły już wysiąść, zanim przybyli na miejsce śledczy. Następnego dnia funkcjonariusze odebrali je już bezpośrednio ze szkoły. 11-letnia Donna początkowo była wrogo nastawiona do policji i pracowników socjalnych. Bała się, że jej ojciec dowie się o zeznaniach i ją ukarze. Jednak po pewnym czasie
Dziewczyna zaczęła mówić. Potwierdziła molestowanie swojej siostry przez ojca i ujawniła, że sama również była jego ofiarą. Zeznania Donny okazały się kluczowe dla sprawy. Była ona najbardziej wiarygodnym świadkiem, z jasną pamięcią i umiejętnością opisywania szczegółów. Upshall uznał jej zeznania za najbardziej wartościowe. W ciągu kolejnych dni policja przesłuchała więcej dzieci z rodziny Gollerów. Ujawniono, że molestowanie było powszechne w tej rodzinie, a ofiarami padały nie tylko dziewczynki, ale również chłopcy. 23 stycznia 1984 roku William Goller został aresztowany i oskarżony o molestowanie swoich dzieci. Jego spokojne zachowanie podczas aresztowania zaskoczyło policjantów. William zaprzeczał wszystkim zarzutom i sugerował, że jeśli coś się stało, musiało to być podczas dzikich imprez organizowanych przez jego byłą żonę. Wróćmy jednak do szczegółów zeznań dziewczynek, bo były one tak szokujące, że śledczy nie wiedzieli początkowo, co o tym myśleć. Sandra Goller w swoich zeznaniach szczegółowo opisała lata molestowania przez Williama. 14-latka zeznała, że ojciec zaczął ją molestować, gdy miała około 9-10 lat. Opisywała różne formy wykorzystywania w tym stosunek stosunek seksualny czy dotykanie w miejscach intymnych. Mówiła, że te akty miały miejsce w różnych częściach domu Gollerów. W sypialni, piwnicy, a nawet w szopie. Według jej zeznań, molestowanie odbywało się regularnie, nawet 20 razy w miesiącu. Sandra podkreślała, że nigdy nie wyrażała na to zgody i często płakała lub prosiła ojca, żeby przestał. Ale on ignorował jej prośby. Nastolatka wspominała również o przemocy fizycznej towarzyszącej molestowaniu. Opisała, jak ojciec używał siły, by ją podporządkować, czasami ją bijąc lub grożąc przemocą. Jej młodsza siostra Donna początkowo niechętna była do rozmowy, ale ostatecznie potwierdziła kluczowe zeznania dla tej sprawy. Jej relacja była bardziej szczegółowa i spójna niż starszej siostry. Donna potwierdziła, że widziała, jak jej ojciec molestował Sandrę. Opisała konkretne incydenty, podając daty i miejsca. Jej pamięć do szczegółów była imponująca. Następnie dziewczynka ujawniła, że sama również była ofiarą swojego ojca. Opisała, jak William Goller zaczął ją wykorzystywać, gdy miała około 7 lat. Mówiła o różnych formach molestowania, w tym o stosunku. Donna opisała również system kar i nagród, jakiego używał William, aby utrzymać dzieci w posłuszeństwie. Wspominała o groźbach i przemocy fizycznej, którą stosował, gdy dzieci próbowały się opierać lub mówić o tym, co się dzieje. Co ważne, Donna zeznała również o molestowaniu innych dzieci w rodzinie, w tym jej młodszej siostry Lizy i kuzynów. Opisywała sceny, których była świadkiem, gdy William molestował innych. Po aresztowaniu Williama klan Gollerów popadł w chaos. Do tej pory to właśnie William był niekwestionowanym przywódcą rodziny, a jego nieobecność spowodowała dezorganizację biednej rodziny mieszkającej w górach. Jego bracia, Krenswick i Henry oraz nastoletni siostrzeniec Billy nie byli w stanie przejąć przywództwa ze względu na ograniczone zdolności intelektualne. William, mimo aresztowania, szybko zorganizował swoją obronę. Zatrudnił renomowanego prawnika, co zaskoczyło wiele osób, biorąc pod uwagę jego pozorny brak środków finansowych. To pokazało, że William był bardziej zaradny i świadomy niż mogłoby się to wydawać. Mężczyzna instruował również członków swojej rodziny, co mają mówić policji. Organizował spotkania rodzinne, na których omawiano strategię obrony. Początkowo wielu członków rodziny współpracowało z policją, ale pod wpływem Williama zaczęli wycofywać swoje zeznania lub twierdzić, że zostali zastraszeni przez funkcjonariuszy. W czasie śledztwa wyszły na jaw też, jakby to ująć, wyjątkowo skomplikowane relacje klanu South Mountain. William miał dzieci z różnymi kobietami, w tym ze swoimi siostrami. Wielu członków rodziny miało trudności z określeniem, kto jest czyim ojcem lub matką. Stella Goller, matka Williama, miała 9 dzieci, w tym Williama, Cranswicka, Henry'ego, Cecila oraz kilka córek. Niektóre z jej dzieci mogły być rezultatem kazirodczych związków. Siostry Williama, Marjorie, Stella, Mary i Josephine miały dzieci z różnymi partnerami, w tym potencjalnie ze swoimi braćmi lub innymi bliskimi krewnymi. Wyobraź sobie teraz, że dzieci w klanie Goller często nie wiedziały, kto jest ich biologicznym ojcem. Na przykład Billy i Charlie, dwaj nastoletni chłopcy w rodzinie, byli powszechnie uważani za synów dziadka, czyli ojca Williama, choć
oficjalnie byli przypisywani do innych ojców. Lojalność wobec klanu była silniejsza niż więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi. Dorośli często dzielili się dziećmi dla celów seksualnych. Ojciec trójki dzieci nie był jedyną osobą, która dopuszczała się molestowania. Na przykład Cranswick Goller, brat Williama, początkowo przyznał się do molestowania wielu dzieci, opisując swoje czyny ze szczegółami i bez widocznych wyrzutów sumienia. Później jednak wycofał swoje zeznania, twierdząc, że został do nich zmuszony. Dzieci z rodziny Gollerów zostały zabrane pod opiekę służb socjalnych. W ciągu tygodnia od aresztowania Williama 10 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych lub schroniskach. Praca śledczych i sama sprawa sądowa nie należała do najprostszych. Problemów było naprawdę cała masa. Zatrzymany William Goller ze spokojem przyjął aresztowanie, nie przyznawał się cały czas do winy i zachowywał spokój. Przesłuchania skrzywdzonych dzieci były nie lada wyzwaniem. Część z nich miało problem z dokładnym opisaniem aktów seksualnych, używając dziwnego, nieodpowiedniego słownictwa. Często stosowały po prostu dziecięce określenia lub slang, co wymagało dodatkowych wyjaśnień. Zeznania były dla dzieci bardzo emocjonalne. Często płakały, miały ataki paniki lub zamykały się w sobie podczas opisywania tych traumatycznych wydarzeń. Oprócz tego bały się mówić, obawiając się kary ze strony rodziny. Co jeszcze bardziej przerażające, molestowanie dla wielu dzieci było czymś normalnym, więc miały trudności z uznaniem tego typu zachowania za coś niewłaściwego i krzywdzącego. Sam William Goller, główny oskarżony, początkowo usłyszał 33 zarzuty. Jak już wcześniej powiedziałem, wciąż zaprzeczał wszystkim oskarżeniom, twierdząc, że problemy dzieci wynikały z dzikich imprez organizowanych przez jego byłą żonę Hazel. Podczas procesu William pozostawał niewzruszony, nawet gdy jego własne dzieci zeznawały przeciwko niemu. Sędzia Don Hall uznał zeznania najmłodszych za wiarygodne, szczególnie podkreślając inteligencję i dojrzałość Donny. 3 sierpnia 1984 roku William został uznany za winnego 6 zarzutów i skazany na 7 lat więzienia. Cranswick Goller, brat Williama, przyznał się do molestowania dzieci, ale później wycofał swoje zeznania. Opisywał on swoje czyny z dziwnym poczuciem dumy, często śmiejąc się podczas przesłuchań. Pomimo wycofania zeznań, został ostatecznie skazany na 15 miesięcy za sodomię i czyny lubieżne wobec Daga, jednego z dzieci w rodzinie. Później otrzymał dodatkowy wyrok, 3,5 roku za inne przestępstwa seksualne. Henry Goller, trzeci z braci, początkowo stanął w obliczu 11 zarzutów. Przyznał się do 3. 2 przypadków stosunków z dziewczynką poniżej 14 roku życia i 1 przypadku sodomii. Został skazany na 5 lat więzienia, ale po apelacji wyrok zmniejszono do 3 lat. Wanda Wiston, 25-letnia w momencie aresztowania, była jedyną kobietą oskarżoną o molestowanie dzieci. Jej historia jest szczególnie szokująca, ponieważ wydaje się, że jako kobieta teoretycznie powinna chronić dzieci, a sama przyczyniła się do ich wykorzystywania. Wanda pojawiła się w życiu Gollerów w 1979 roku, kiedy to Hazel, żona Williama, była w szpitalu. Początkowo miała być gospodynią, ale szybko stała się kochanką Williama. Jej przybycie doprowadziło do odejścia Hazel. Zeznania dzieci przedstawiają Wandę jako aktywną uczestniczkę molestowania. Sandra, Donna i inne dzieci opisywały, jak Wanda zmuszała je do różnych aktów seksualnych. Kobieta często inicjowała molestowanie, używając przemocy lub gruźb, aby podporządkować sobie najmłodszych. Ostatecznie sąd skazał ją na 4 lata więzienia. Musisz przyznać, że wyroki dla tych s**anych drapieżników były żenująco niskie. Ale w tym podcaście nie będę oceniał pracy kanadyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Przekleństwem rodziny Gollerów było ciche przyzwolenie do zmieniania życia dzieci w prawdziwy koszmar. Najgorsze jest to, że dla najmłodszych krzyk, bicie i wykorzystywanie było czymś normalnym, czymś, co powinna zapewniać według nich chyba każda rodzina. Ciche przyzwolenie, a może strach przed przemocą i bólem, to też możliwe. Pewne jest to, że tragedia w odizolowanym gospodarstwie trwała przez lata, prawdopodobnie przez pokolenia, ponieważ to również mogło dotykać na przykład samego Williama. Przekleństwo Gollerów dotknęło nie tylko Williama i jego najbliższych. Dotyczyło także dalszej rodziny, która teoretycznie nie powinna czuć piętna gór, izolacji i wszystkiego, co złe w tej sprawie. 12 mil od White Rock mieszkał Fred Goller, kuzyn Williama.
Fred urodził się w 1957 roku jako najmłodszy syn Cranswicka i Ruth Mae Goller. W przeciwieństwie do swoich krewnych z White Rock, Fred zdołał wyrwać się z biedy i zacofania typowego dla góralskich rodzin. Mężczyzna ukończył szkołę średnią i zdobył wykształcenie techniczne. Pracował jako inspektor w prowincjonalnym Departamencie Pracy i Siły Roboczej. Był postrzegany jako inteligentny i ambitny, co wyróżniało go na tle reszty rodziny. Jednak pomimo pozornego sukcesu, klątwa rodziny spotkała również Freda. W maju 1984 roku, w wieku 27 lat, został oskarżony o molestowanie swojej 14-letniej głuchoniemej siostrzenicy. Incydent miał miejsce podczas przejażdżki samochodem. Fred twierdził, że Wendy sama zaproponowała kontakt seksualny, ale sąd uznał, że wykorzystał swoją pozycję władzy i zaufania. Podczas procesu sądowego Fred dystansował się od skandalu związanego z Williamem Gollerem i resztą rodziny z White Rock. Twierdził, że nie jest z nimi spokrewniony. Sędzia Don Hall, który prowadził również sprawy innych członków klanu Gollerów, potraktował Freda łagodniej niż jego krewnych. Wziął pod uwagę jego dobrą przeszłość i brak wcześniejszych konfliktów z prawem. Ostatecznie Fred Goller został skazany na 6 miesięcy więzienia. Skazanych w różnych sprawach było mnóstwo członków rodziny Gollerów i tak jak widać, dalsza rodzina również była poszkodowana. Pozwól, że nie wymienię wszystkich, żeby nie rozmywać i tak skomplikowanej oraz oburzającej sprawy. Kazirodczy klan dość szybko wrócił do swojego domu. Nie wszystkie dzieci jednak pozostały w tej społeczności, ale sprawa Gollerów sprawiła, że instytucje kanadyjskie z większą uwagą zaczęły przyglądać się odizolowanym i zacofanym społecznościom w miejscach, które są odcięte od cywilizacji. Zepsucie moralne, kazirodcze zwyrodnienia, alkohol, przyzwolenie, a może nieporozumienie, irracjonalne piętnowanie oraz fanatyzm religijny. Jest tak dużo elementów, które doprowadziły do tragedii, że aż trudno uwierzyć, że to mogło wydarzyć się naprawdę, szczególnie w tak cywilizowanym kraju jak Kanada. Klątwa rodzin South Mountain działa na wyobraźnię i w zasadzie nie wiadomo wciąż, czy pomimo upływu lat nie dochodzi do podobnego zła. Niekoniecznie w Nowej Szkocji. Izolowanych społeczności, niesłusznie piętnowanych jest na całym świecie cała masa. To jest klątwa, którą my nakładamy na takie osoby. I być może to właśnie my popychamy je do najgorszych zachowań. Nie chcę, aby Krzyk Horror Podcast był programem, który jest izolowany. Pragnę, aby ten podcast docierał do wszystkich spragnionych historii mrożących krew w żyłach. Pomóż mi pokazać prawdziwą naturę człowieka oraz zjawisk paranormalnych. Bardzo proszę, obserwuj Krzyk Horror Podcast w ulubionej platformie streamingowej. Ja słucham podcastów w Spotify. Możesz tam zaobserwować mój program i wystawić 5 gwiazdek. To bardzo ważne, żeby algorytm nie potraktował mnie jak religijni radykałowie czy mieszkańcy Doliny Rodziny Gollerów. Dlatego jeszcze raz bardzo proszę, obserwuj i zostaw 5 gwiazdek. Krzyk Horror Podcast jest także dostępny w serwisie YouTube. A więcej ciekawostek o programie dowiesz się również odwiedzając mój profil na Instagramie. Zapraszam. Dziękuję, że jesteś. Do usłyszenia.